Gwałty na polskich kobietach to zbrodnie, których liczbę ofiar szacuje się na około 100 tysięcy. Jednak to przerażające zjawisko wykraczało daleko poza nasze granice. Dodając do tego Niemki, Łotyszki, Litwinki i Węgierki, liczba ofiar staje się niemożliwa do dokładnego oszacowania. Motywacje za tymi odrażającymi czynami były zróżnicowane. Niemieckie kobiety padały ofiarą gwałtów, aby poniżyć nazistów i pokazać im, że przegrali wojnę i teraz już nic nie mogą zrobić. Natomiast Polki były gwałcone jako rodzaj zapłaty za wyzwolenie ojczyzny przez Rosjan. Taką właśnie udzielili nam pomoc. Przesunięcia frontu walk jedynie zwiększały liczbę zagrożonych terenów. Armia Czerwona ze względu na swoją masową skalę gwałtów i mordów, nawet na terenach sojuszniczych państw, z pewnością zasłużyła na nazwanie Armią Gwałcicieli.